Mam na imię Maja. Od 2 lat walczę z rakiem kości. Jestem podopieczną Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. A ja jestem Julia i za miesiąc obchodzę swoje 8 urodziny, a teraz urodziny ma nasza fundacja. Nie jest już taka młodziutka, masz 25 lat. I przez cały czas pomaga dzieciom takim jak ja, chorym na nowotwory. Pomogła już 1000 dzieciaków z całej Polski. Niektórym kupuje drogie leki. Co roku wydaje na nie 1 000 000 zł. Musimy się rehabilitować i ciężko ćwiczyć, żeby mieć siłę do walki z chorobą. Czasem trzeba się leczyć za granicą, a to kosztuje mnóstwo pieniędzy. Wtedy fundacja też nam pomaga. A w całej klinice to było okropnie. Brzydko, ciasno i nie było miejsca dla mamy. Więc fundacja wymyśliła, żeby wybudować nowy szpital. Nie było tak łatwo i trochę to trwało. Ale w końcu jest i teraz się leczymy w przylądku nadziei. I jest tu też klinika mentalna. Podobno to psychologowie, ale też to nasi przyjaciele, którzy nas codziennie odwiedzają. Nasza fundacja od 2 lat kupuje też sprzęt medyczny. To drogie urządzenia. Fundacja płaci za badania i projekty naukowe, które prowadzą nasi lekarze. I wysyła ich na szkolenia, żeby nas szybciej wyleczyć. Organizuje zabawy i zawsze ma dla nas prezenty. Na Dzień Dziecka. I na święta. A to wszystko dzięki Wam, przyjaciołom naszej fundacji. Dziękuję.